W czasach cegiełek być może obiło wam się o uszy tajemnicze hasło Sony Ericsson Tuning, modowanie, przeróbka, flaszowanie. Cóż to oznaczało? Jeśli powiecie, że było to na przykład włożenie bibuły pod klawiaturę, aby podświetlanie zmieniło kolor, to powiedzmy też będziecie mieć rację. W tym materiale zajmiemy się jednak innym rodzajem tuningu, bo będą to modyfikacje oprogramowania i zawartości telefonu, konkretnie K770, o którym zrobiłem już materiał i zapraszam do zapoznania się z nim. Zdaję sobie sprawę, że niektórym wyda się to wszystko bez sensu. Przerabiać telefon dla kilku wizualnych dupereli i małych zmian. I zastanawiałem się nad tym. Odpowiedzią jest satysfakcja. Ze wszystkich marek cegiełek najbardziej do gustu przypadły mi Sony Ericssony. Właśnie dzięki podatności na modyfikacje i solidnym bebechom, które dawały możliwości. Żeby być sprawiedliwym, wspomnę, że z różnym skutkiem rosyjscy hakierzy brali na warsztat zapewne każdą możliwą markę, każdy możliwy model. Dość dobrze szło na Nokiach i Siemensach, jednak Sony Ericssony wiodą tutaj prym. Mimo iż spółka Sonego z Ericssonem się rozpadła, moja sympatia do marki nie mija. Po tym słowie wstępu przejdźmy wreszcie do rzeczy. Kiedy mieliśmy już w ręku swój bajerancki telefon, pewne rzeczy z czasem mogły zacząć nas denerwować, na przykład śmieci operatora, u którego kupiliśmy telefon. Była to chamska praktyka wciskania odnośników, tapet, dźwięków i czego tylko telefon nie obsłużył do niemal każdego folderu w telefonie. Nazywało się to brandowaniem, zawartym w kustomizacji, czyli zbiorze plików i konfiguracji dostępnych w komórce. Czasem brakowało nam funkcji, o które producent nie zadbał. Te uzupełniało się za pomocą tzw. patchy, plików instruujących program, w jaki sposób zmodyfikować kod programu w telefonie. Różnymi drogami podmianie mogły ulec ikony, układy menu, czcionki, pliki języka itd. Wymianie podlegało również oprogramowanie jako całość, na przykład na nowsze lub pochodzące z innego modelu. Na K800 instalowano cały soft z W850 lub W880. Komórki dało się przerabiać w różnym stopniu, decydująca w tej kwestii była platforma, na której sprzęt został wypuszczony, określana jako DB i cyferki. Platforma to odpowiednik chipsetu w komputerze i z każdym skokiem w górę odpowiednio rosły możliwości. Dla przykładu K300 to DB2010, K800 to DB2020, K850 to DB3150, W518 to DB3200, W995 to DB3210, ELM to DB3350. Kolejną istotną rzeczą był certyfikat, flaga w programie telefonu mówiąca o przeznaczeniu. I tak. Brown i Blue to certyfikaty deweloperskie, Red detaliczny oraz CID, wersja zabezpieczeń telefonu przed dostępem osób niezwiązanych z Sony Ericsson. W przypadku certyfikatów i CID-ów posiadana przez nas konfiguracja była dziełem przypadku lub poprzednich właścicieli. Czy to już wszystko, co trzeba wiedzieć przed pierwszą modyfikacją? Nie ma tak łatwo. Jest jeszcze wiele pojęć do ogarnięcia w miarę brnięcia w tak zwany tuning. Aby dostosować telefon do swojego widzimisię, należało się niejako kształcić, a to stanowiło wyzwanie. Wyzwanie to chyba najlepsze określenie tego, co pchało zapaleńców do kombinowania. Oprogramowanie. Musieliśmy znać wersję softu zainstalowanego w komórce oraz jeśli chcieliśmy je zmienić, to wersję możliwego do instalacji. Również patche musiały być pisane pod konkretną wersję. Trudna i cholernie satysfakcjonująca układanka. Wszystko musiało do siebie pasować, a nieudane flaszowanie groziło śmiercią Soniaka, tak zwanym brickiem, niekiedy naprawialnym, a czasem sorry, ale serwis. Serwisy posiadały tak zwanego boxa, tajemnicze urządzenie przystosowane do komunikacji z Sony Ericssonami, obiekt marzeń domorosłych moderów. No i gwarancja, wszelkie przeróbki pociągały za sobą jej utratę. Wystarczyło jednak przywrócić telefon do pierwotnego stanu. Uff, dużo? A to dopiero początek. Proszę Państwa, przed nami wyzwanie K770 do tuningu. Zanim zajmę się właściwym modowaniem, muszę ominąć problemy związane z brakiem kompatybilności sterowników z najnowszym cudownym Windows 10. W tym celu na maszynie wirtualnej odpalam Windows XP i tam instaluję sterowniki do flaszowania Soniaków. Do grzebania we flaczkach K770 posłuży mi program FAR z wtyczką Just the Flasher. Pierwsze podłączenie telefonu wykazuje, że mamy do czynienia z platformą DB2020, CID-em 53, certyfikatem RED. Uzbrojony w taką wiedzę skompletowałem odpowiednie pliki.
Ustawiam program na skrypt pracujący z czystym softem na platformie DB2020 CIDEM53. Wyjmuję baterię z telefonu, wkładam ją z powrotem i przytrzymując przycisk C podłączam telefon do komputera. Wyjmowanie baterii jest operacją często powtarzaną, dlatego najlepiej nie zakładać klapki. Trzeba też uważać na te cholerne złącza USB w Ericssonach, bo lubią się rozłączać. Nawet jeśli temat zna się dobrze, lepiej korzystać z poradników dostępnych w internecie, ponieważ procedury dotyczące różnych modeli mogą być inne. Przypadek K770 zalicza się do grupy innych. Na początek przeflaszuję soft, to znaczy wgram nowe oprogramowanie. Jest to konieczne celem przygotowania pod patche. Moją docelową wersją softu będzie R8BC004, lecz aby umożliwić wgrywanie patchy, muszę najpierw wgrać soft R8BE001. Po zakończeniu operacji wyjmuję baterię z telefonu i powtarzam procedurę, tym razem wrzucając plik kustomizacji z programem Exekutor, służącym do usypiania telefonu. Po uruchomieniu go z pozycji gry, telefon staje się martwy. Uruchomienie tego programu jest konieczne, ponieważ telefon w ramach zabezpieczenia przed modyfikacją włącza się przy próbie połączenia. Dednięty telefon znów podłączam do komputera, zmieniając skrypt z DB na QA. Aplauduję właściwe oprogramowanie oraz pierwszy patch zdejmujący konieczność używania egzekutora. Bateria, zmiana skryptu i upload systemu plików. Bateria, upload kustomizacji. Tada! Telefon gotowy do patchowania i modyfikacji. Szybkie sprawdzenie, czy działa. Bateria i wrzucam patche. Zmiana ikon baterii i zasięgu oraz wyglądu odtwarzacza i paska głośności. Wyświetlanie rozszerzeń plików w menadżerze. Szybsze przewijanie długich nazw. Możliwość uruchomienia telefonu bez karty SIM. Minimalizacja okna transferu Bluetooth. No i kilka innych. Potem w plikach zmieniam sterowniki aparatu, aby obsługiwały ręczne ustawienie ISO, ekran startowy, wygląd menu, dorzucam moją ulubioną czcionkę Sony Sketch. Ciekawostka, chętni mogą zainstalować ją na komputerze. Na tym poprzestaję, jestem na razie zadowolony z efektu. Do znalezienia w internecie są całe paczki zmieniające wygląd oraz funkcjonowanie telefonu według określonego stylu. Jest możliwość zmiany nazwy modelu telefonu oraz uruchomienia dodatkowych programów w formacie ELF, ale o nich zrobię osobny odcinek. Modyfikowalne są również certyfikaty, CIDy, e-mail, to ostatnie w Polsce nielegalne, wszystko zależnie od egzemplarza. Mówił dla Was Saper, pozdrawiam, cześć.